tamtych czasach to było po prostu zupełnie nieludzkie traktowanie człowieka. Trudno zrozumieć dlaczego, bo nieraz usiłowano wydobyć z niego zeznania tym sposobem, ale nie zawsze tak było. Nieraz po prostu dręczono bez żadnego jakiegoś dla nich celu. Kiedy zostałem aresztowany pierwszy raz, krótko po złożeniu broni w oddziale Armii Krajowej, na wszelkie sposoby usiłowano wydobyć zeznania ze mnie i z kolegów, kto w dalszym ciągu jest w organizacji, kto stoi na czele tej organizacji. Więc bito. Bito po prostu bez przesady, do nieprzytomności. Kijami, przypomina sobie, brzozowe. I dwóch takich oprawców, z jednej strony i z drugiej, bili po szyi, po głowie, po plecach. Ja usiłowałem jakoś ochronić głowę, wciągać w kołnierz, żeby jak najmniej po głowie. Rąk nie miałem możliwości założyć na głowę, bo miałem skrępowane. W areszcie również traktowani byliśmy nieludzko, po prostu nieludzko. Co jakiś czas były ścinane włosy, bo taki był przepis. Więzień nie mógł mieć włosów. I przy tym ścinaniu włosów okładano tą maszynką po głowie. Mówił, o tu jeszcze włos został. I maszynką w głowie. W drodze z Zamku Lubelskiego do przedstawionych samochodów ustawiało się taki szpaler oprawców. Okładanie nas. Zanim się człowiek dostał do tego samochodu, to przeszedł przez ten szpaler. To każdy starał się jak najszybciej. Jak najszybciej. Były tak wagony przepełnione więźniami, że pozycja mogła być tylko na stojąco. Nie było mowy o tym, żeby usiąść, ponieważ nie można było ugiąć kolan. Musiałeś być w pozycji wyprostowanej. I tak całą dobę jechaliśmy do Poznania. W Poznaniu było zatrzymanie transportu. Tam wolaliśmy wody i tak dalej. Nic nie dostaliśmy. Czerwony Krzyżek się dowiedział, że jesteśmy okowcami. Przywieźli nam grochówkę. Mówi, że dostaniecie grochówkę. Nie pozwolili. Odjechali z powrotem. Skierowali nas do więzienia we Wronkach. To było jedno z cięższych więzień. Tam nie było podłóg na przykład drewnianych, wszystko było beton. Warunki były okropne i dyscyplina niesamowita. Wyładowali nas z wagonów. Na dziedzińcu więziennym stoimy. Usiąść nie wolno. Z tej pozycji stojącej w wagonie, chociaż żeby można na moment było usiąść, nie wolno. No i do więzienia nie zostaliśmy przyjęci, ponieważ było przepełnione, z powrotem do tych samych wagonów. No więc jedziemy. Już czwarta doba. Bez wody, bez żadnego jedzenia. Z wycieńczenia, z tych takich nieludzkich warunków, zmarło wiele osób. Przy wyładowywaniu z wagonów więźniów całego transportu podjechały samochody i tych zmarłych wrzucano na te samochody. Przyjechaliśmy do Osieradza i tam na dziedzińcu w Osieradzu wylodowali się, wyrzucili po prostu tych zmarłych więźniów,
a tak, żeby można było policzyć i zadowoleni byli.